Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest unboxing konsoli PS4 otrzymanej przeze mnie w prezencie od jednego z widzów. Piotrze, wielkie, wielkie, wielkie dziękuję za to, że podarowałeś mi ten sprzęt. Nie tylko ten sprzęt, bo jeszcze parę innych rzeczy, ale o tym powiem Wam później. Na tą chwilę skupię się tutaj na rozpakowaniu tego, na rozpakowaniu tego, co przysłał mi Piotr. Dzisiaj mamy piątek, jest 28 czerwca, z tego co pamiętam dokładnie. Natomiast w środę, 2 dni temu, otrzymałem tajemniczą, zafoliowaną czarną paczkę, w której to znalazłem właśnie te oto rzeczy, które zaraz Wam pokażę. Moi drodzy, pierwszą z tych rzeczy jest zestaw konsoli PS4 Slim 500 gigowej, z dyskiem 500 giga oraz z jednym padem. Także to jest pierwsza rzecz, którą otrzymałem. Natomiast druga rzecz, która była w pudełku, to jest najnowsza wersja kamery PlayStation, którą można wykorzystać chociażby właśnie do grania na VR-ze i chyba do Move jeszcze się przydaje. Więc no naprawdę bardzo zacny zestaw, na którym myślę, że ponagrywamy sobie mnóstwo fajnych serii z ekskluzywów. Teraz przystąpię oczywiście do rozpakowywania tego pudełka z konsolą i z padem, bo to jest właściwie główne wydarzenie. A co do rzeczy, o których jeszcze miałem wspomnieć, to oprócz tego, że Piotr wysłał mi tutaj tą konsolę w ramach prezentu oraz kamerę do tej konsoli, mało tego, Piotr zapewnił mnie jeszcze, że otrzymam od niego kartę do nagrywania i do streamowania z tejże konsoli. Będzie to karta Elgato Game Capture HD60S, czyli naprawdę bardzo, bardzo wysoka półeczka, jeżeli chodzi o zewnętrzne karty do nagrywania i streamowania z urządzeń typu PS4. Mało tego, jeszcze nie koniec przygód i nie koniec prezentów, które Piotr nam tutaj zapewnił. Dostałem również od niego dostęp do gier z jego biblioteki na PlayStation Network. W związku z tym będziemy mogli sobie pograć w takie tytuły jak Bloodborne, God of War, Horizon Zero Dawn i wiele, wiele innych tytułów, za które jestem również mega, mega niesamowicie wdzięczny. Tak naprawdę Piotr wyposażył mnie tutaj we wszystko. Nie dość, że mam na czym grać, to jeszcze będę miał na czym nagrywać i streamować, to jeszcze mam w co grać, tak? I no, coś niesamowitego. Także ja jestem tutaj na streamie, na Twitchu, na żywo to dla Was nagrywam i streamuję, także przystąpimy sobie teraz do unboxingu. Witam oczywiście Piotra, jest tutaj z nami obecny, także będzie przy tym niesamowitym wydarzeniu, które będzie miało za chwilę miejsce. Witamy również Achima, Achim jest również z nami. Witam też pozostałych widzów, którzy nie udzielają się na czacie, a widzę, że są, bo jest tutaj kilka osób. Moi drodzy, przystępujemy. Jeżeli chodzi o zawartość tego pudła, to tutaj mam taką informację, że w środku znajdziemy konsolę PS4 Slim z dyskiem 500 GB. Do tego będzie czarny kontroler DualShock 4. Z tego co się orientuję, będzie on również w najnowszej wersji, czyli z tym takim fajnym paseczkiem na panelu dotykowym. Fajny bajer, bardzo mi się to podoba i cieszę się, że tutaj właśnie będzie ta wersja dostępna. Ponadto dostaniemy również zestaw słuchawkowy mono, czyli taką jedną słuchaweczkę do ucha, chyba nawet z mikrofonem. No i oczywiście wszelkie kabelki niezbędne do tego, żeby tą konsolę odpalić, czyli kabel HDMI, kabel zasilający, kabel USB, żeby można było podłączyć pada do konsoli i go naładować, oraz oczywiście wszystkie materiały drukowane w postaci instrukcji, gwarancji i tego typu rzeczy. To było obiecane na pudełku. Ja tutaj sobie teraz zdzieram famous.pl. Witam serdecznie. Zdzieram tutaj pieczęć i będziemy przystępowali do unboxingu. Zobaczymy, co jest w środku. Czy faktycznie wszystko to, co nam tutaj popisali. Jak widzicie, z tyłu pudła możemy znaleźć informacje o jakichś tam najnowszych, najciekawszych tytułach. Jeżeli kogoś by to ta informacja interesowała, to mamy tutaj PlayStation 4 Slim i jest to wersja CUH-2216A Jet Black. Jet albo Jet, nie wiem jak to się czyta. Chyba Jet. Nie widzę tutaj innych oznaczeń, które mogłyby Was interesować. W związku z tym przystępujemy do dalszej części, czyli w środku mamy takie duże pudełeczko, wewnątrz którego podejrzewam, że jest reszta sprzętu. Ok, pięknie się otwiera i od przodu już wita nas zafoliowany padzik. Proszę bardzo, tak to wygląda w takim za dużym woreczku, jak na swój rozmiar. Teraz tutaj oczywiście go wyjmiemy, nie jest w żaden sposób zaklejony. O, pięknie. Ja tutaj oczywiście normalnie na unboxingach, to tak wiecie, te rzeczy wypieprzam gdzieś tam za siebie. Dzisiaj nie będę tego robił. Jest to prezent, będę go szanował aż do emerytury, a to pudełko będę miał pod poduszką codziennie, także nie będę tutaj niczym rzucał. No i moi drodzy, tutaj mamy właśnie takiego oto pada. Jest to pad, tak jak mówiłem, w tej wersji najnowszej, czyli tutaj oprócz tego podświetlenia z tyłu mamy również podświetlenie tutaj na tym panelu i to jest taka główna, można powiedzieć, różnica, której nie było w wersji wcześniejszej. Będziemy sobie zaraz odpalać również konsolę i testować pada. Mam nadzieję, że będzie naładowany. I kontynuujemy. Kolejna rzecz, która nam się tutaj wyłoniła, tak jak pisali, kabelek, który zasili naszą konsolę. Kurczę, nie mam tutaj miejsca na biurku. Aż tyle. Oczywiście wszelka dokumentacja drukowana, tak jak to było zapowiedziane. Mamy tutaj podręcznik użytkownika, przewodnik bezpieczeństwa. Mamy również kartę gwarancyjną, taką książeczkę. No i poradnik szybkiego uruchamiania. O, fajnie. Dzięki temu dowiemy się po kolei, jak przejść przez wszystkie kroki, żeby uruchomić naszą konsolę. Dla mnie to będzie bardzo przydatne, bo jest to pierwsza moja konsola nowej generacji w życiu. Nigdy nie miałem dostępu do takiego sprzętu. Zawsze marzyłem, nigdy niestety nie kupiłem, bo nie było mnie zwyczajnie stać na konsolę. Zawsze sobie obiecywałem, że jak już będę ją miał, na pewno ogram Bloodborne i inne ekskluzywy. No i teraz dzięki właśnie Piotrowi mamy taką okazję, za co jestem oczywiście niesamowicie wdzięczny. Oprócz kabla zasilającego do konsoli mamy również kabel zasilający do pada, czyli jak ten padzik gdzieś tam nam się będzie już powoli rozładowywał, bo on jest oczywiście bezprzewodowy, to ładujemy sobie go tym oto kablem. I woreczek ląduje do pudełka. Tutaj obiecany zestaw słuchawkowy mono. Tak jak mówiłem, będzie tutaj jedna słuchaweczka. Proszę bardzo. Jedna słuchaweczka i zaraz jeszcze zobaczymy. Tak, jest tutaj budowany mikrofon. Mamy tutaj opcję off i opcję on mic, czyli będziemy mogli sobie tutaj już pogadać z kimś, posłuchać. Zaletą tego, tutaj też widzę podpowiedź od Piotra na czacie, zaletą takiego rozwiązania jest też to, że możemy sobie te słuchawki wpiąć do pada i teraz w magiczny sposób XXI wiek słyszymy to, co dzieje się na ekranie naszego telewizora, a inni domownicy tego nie słyszą, więc no coś niesamowitego. Nie mam zielonego pojęcia, jak oni to zrobili, ale prawdopodobnie jakoś ten dźwięk jest wysyłany w formie cyfrowej, tak jak to jest teraz z głośnikami na Bluetooth, tak? Więc no, bajka ogólnie XXI wiek dotarł, więc cieszymy się bardzo. Ja sobie chowam ten zestawik, położę go z innymi i kabelek HDMI, o którym wcześniej było wspominane. Żeby móc pograć, to oczywiście musimy widzieć obraz. A żeby widzieć obraz, potrzebujemy telewizora bądź monitora z kabelkiem HDMI oraz z wszelkimi wyjściami. Lub możemy sobie kupić na przykład gogle VR, tak? Wtedy telewizor niepotrzebny, ale kabel HDMI jest jak najbardziej. Też się przyda za chwilę. Ja już tutaj naszykowałem sobie telewizor, już czeka, już widzę, że mryga do mnie i nie może też się doczekać, aż odpalimy na nim dzisiaj, na dzisiejszym streamie Bloodborne'a. No i teraz rzecz najważniejsza, moi drodzy, czyli konsola. Ja sobie tutaj ostrożnie ją wyjmę. Ona na pewno będzie jeszcze w jakiś tam sposób zabezpieczona. Dobra, pięknie. No i mamy. Zauważcie, w jakiej formie, takich dwóch tekturowych jakby, nie wiem jak to nazwać, w dwóch takich tekturowych narożnikach, które podtrzymują całość i pięknie stabilizują. Do tego całość jest w takiej, nie wiem, mięciutkiej otoczce. Ja sobie zostawię samo to, natomiast to pudełko białe, duże, które mieliśmy na samym początku, już sobie zdejmę z biurka, żeby zaoszczędzić miejsce. Pozbywam się narożników, również sobie je tutaj przełożę na podłogę. Miałem je rzucać, kurczę. Powolutku. Nie rzucamy nawet narożnikami z tekturki. O, nie, tutaj odłożę. No i ukazuje się nam, moi drodzy, przepiękna jakże konsola PS4 Slimka. Jest to wersja Slim. Wygląda w ten sposób. To jest jej przód, to jest jej lewy bok, prawy bok, no i z tyłu mamy wszelkie wejścia niezbędne, żeby podziałać, czyli wejście zasilające, wejście AUX, z tego co tutaj czytam, wejście HDMI out oraz wejście LANowe do podłączenia internetu. Coś więcej tutaj się dzieje. Z przodu dwa porty USB do podłączenia padów, guzik, którym włączamy konsolę i guziczek, którym wyjmujemy płytę po jej włożeniu. Nie ma tutaj już takiej tacki, jak to było w poprzednich wersjach PlayStation 1, PlayStation 2. W trójce chyba już było też wsuwane i tutaj również jest. Tak jak widzicie, jest to... tutaj jeszcze podpowiedź jest od Piotra, że jest to napęd Blu-ray. Bardzo fajnie. Ja też widziałem gdzieś tutaj napis Blu-ray, więc faktycznie tego... O, tutaj jest z boku. Tak, jest Blu-ray disk, elegancko, czyli mamy jeszcze dodatek odtwarzacz Blu-raya, coś czego również nie miałem, bardzo mi się to na pewno przyda, jak będę chciał sobie obejrzeć jakiś fajny film na Blu-rayu. Moi drodzy, konsola bardzo zgrabna, bardzo fajowo wyglądająca. Widzę, że tutaj od prawego boku ma taką dziurkę. W tą dziurkę prawdopodobnie możemy sobie wkręcić jakąś podstawkę bądź coś takiego, albo pewnie jakąś dodatkową wentylację. Jakbym był producentem takiej konsoli, to bym też przewidział coś takiego, bo konsola w takiej formie może się niektórym podobać, a może się podobać bardziej na przykład w formie pionowej. Także konsola wyciągnięta, wszystkie inne akcesoria również. Teraz zajmiemy się naszą kamerą, którą również dostałem od Piotra. Piotrze, wielkie dzięki również i za to. Kamerkę tutaj również sobie odpieczętuję. Zaraz tutaj znajdę odpowiednie miejsce, gdzie by tu wbić paznokcia. Oczywiście mógłbym to wszystko rozcinać jakimś nożykiem i tak dalej, ale nic, nie będziemy takiego robić. Tak jak mówię, będę to szanował, będę o to dbał, nie będę tu nic ciął. Teraz widzę z kolei, że ok, dobra, udało mi się. Mamy to. Już się dobieram tutaj do środka. Gdzieś tutaj, ok. Jeżeli chodzi o kamerę, to jest to model, już Wam czytam, CUH-ZEY2, czyli Celina, Ula, Henryk, Zenon, Eugeniusz, Yeti 2. Takie oznaczenie. Ok, tutaj niewiele się działo. Jak widzicie, w środku nic nie ma oprócz takiego pudełeczka. Także to pudełeczko typowo marketingowe, kolorowe, ładne, piękne obrazki. A tutaj już takie białe pudełeczko, w którym to... Jak to się uchyla? Pewnie gdzieś tutaj. Ok. Tu mamy dwie takie komory. W jednej komorze mamy... Co my tu mamy? Uchwyt. Z tego co widzę, to jest uchwyt, stojak. Jak zwał, tak zwał. Do kamery. O, tutaj jest tak bardzo fajnie obgumowany, żeby się nic nie ślizgało. Świetnie. No i tutaj ten uchwycik pewnie nam się tutaj tak... On się tutaj tak fajnie łamie, jak widzicie. Prawdopodobnie, żebyśmy mogli sobie to zahaczyć gdzieś za telewizor. Ewentualnie prawdopodobnie możemy sobie też to postawić po prostu. Jako taka forma, wiecie, napółkowa można powiedzieć. Piotr jeszcze tutaj nam dopisał informację, że możemy sobie wymienić, zwiększyć pojemność naszego dysku w konsoli bez utraty gwarancji, także bardzo fajna rzecz. O matko święta, prawie mi głowa wybuchła. Jakieś, co to jest? Jakiś, kurde, komunikat z Google Chroma dostałem. Nie zwracajcie na ten dźwięk uwagi. Możemy sobie powiększyć dysk i podejrzewam, że są porty USB, więc być może dałoby radę podłączyć też dysk zewnętrzny. Tak przynajmniej logika mi podpowiada. Mamy uchwyt. Uchwycik oczywiście też w dużo za dużym woreczku. To oni mają z tymi woreczkami, kurczę. To jest po prostu bogata firma, no i tyle. Sprzedaje konkretny sprzęt dla konkretnych graczy i daje konkretne po prostu woreczki. Nie pierdzielą się. Nie wiem, po co ja to tak chowam, ale chyba po to, że się boję zwyczajnie coś tutaj zniszczyć. Ok, Piotr potwierdził to, że da radę podłączyć dysk zewnętrzny poprzez USB do naszej konsoli, także dodatkowy plus. Ok, pudełeczko opróżnione, odkładamy na bok. Tutaj mamy kartę, na której jest napisane instrukcja obsługi. W związku z tym jest to pewnie instrukcja obsługi, która mi się przyda później, jak będę sobie tą kamerę również podłączał do naszej konsoli. Zaraz zobaczymy, na jakie wejście tutaj jest ta kamera. Kurczę, to jest, powiem Wam, naprawdę kawał sprzętu. Zobaczcie, to nie jest jakaś tam kamerka. To jest naprawdę konkretna kamera. Dwa obiektywy, z tego co widzę. Tutaj są pewnie jakieś albo głośniki, albo czujniki. No, bajer, powiem Wam. Naprawdę bajerowa rzecz. Podejrzewam, że ta kamera ma w sobie również wbudowany mikrofon, nie wierzę, że nie. No i kabelek tutaj widzę, że też jest dosyć długi, także na pewno wystarczy. No i zobaczmy, na jaki ty jesteś tutaj. Ok, czujniki i śledzenie do VR-a. Ok, no i tutaj, moi drodzy, mamy końcóweczkę AUX, która była właśnie z tyłu konsoli. Mieliśmy tam takie wejścia właśnie jak zasilanie AUX, HDMI i wejście internetowe, więc podejrzewam, że ten kabelek właśnie w to wejście sobie wpinamy i to wszystko pięknie nam działa. No, świetnie, świetnie, naprawdę super. Jeszcze raz wielkie dzięki, Piotrze, za ten podarunek. Fajnie, że zadbałeś tutaj również o kamerę. Naprawdę niesamowite. Oczywiście też, jak widzicie, dużo za duży woreczek, ale stać ich, więc dali. Okay. I moi drodzy, wydawałoby się, że to będzie koniec unboxingu, ale nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego, ponieważ dorzucę jeszcze dwie, a nawet no dwie powiedzmy rzeczy od siebie, jeżeli chodzi o ten unboxing. Czyli nie chciałbym, żeby wyglądało to tak, że tylko siedzę, czekam, grzecznie sobie streamuję i marudzę na to, że nie mam i nie stać mnie na konsolę, to nic z tym nie robię. Ponieważ jak wiecie, mamy w domu jeszcze jednego gracza oprócz mnie, jest nim moja żona Sylwia. Jak widzieliście, pojawia się ze mną bardzo, bardzo często na YouTubie i na streamach. W związku z tym nie pozostało mi nic innego jak pojechać do sklepu i wyposażyć również moją żonę w pada DualShock 4 najnowszej generacji do tejże konsoli. Także jeszcze sobie zrobimy unboxing tego pada. Pad to jest, już Wam mówię, model Wave Blue, czyli kolor, a model to jest CUH-ZCT2E. Taki jest model tego pada. Ja sobie tutaj pozwolę go odpalić. OK. Także teraz, kiedy będziemy czuli potrzebę zagrania we dwójkę lub jeżeli rozładuje mi się pad, bo będę naparzał cały weekend, to zawsze będę miał drugiego pada w zanadrzu, jeżeli aktualnie Sylwia nie będzie z niego korzystać. Także moi drodzy, konstrukcja jest bardzo prosta. Otwierane z góry pudełko i wysuwane takie plastikowe cosiczku, jeżeli chodzi o pada. No i tutaj ku mojemu zdziwieniu okazuje się, że w tym pudełku jest tylko tyle. Zobaczcie. Jest tylko ten pad, to i tam gdzieś tu jeszcze książeczka z instrukcją i z bajerami. Natomiast co mnie zdziwiło, nie ma do tego pada żadnego kabla. W związku z tym, jak będę chciał ładować dwa pady naraz, a mam tylko jeden kabel, który dołączyli do konsoli, więc to mogłoby być troszeczkę uciążliwe. W związku z tym mam dla Was na dzisiejszym unboxingu i na dzisiejszym streamie dodatkową rzecz do otworzenia. Ja sobie odłożę to pudełko. To pudełko już mogę sobie pęgnąć, bo wiecie, sam kupiłem, nie jest mi szkoda, bo wiecie jak to jest. Jak się dostaje coś w prezencie, szczególnie tak cholernie drogiego, jak to, co mam przed sobą, to się oczywiście szanuje. Swoje rzeczy też szanuję, oczywiście się śmieję, ale jak wiecie, no, można się zawsze troszeczkę tutaj powygłupiać. Super. Mam nadzieję, że ten pad sklepowy również będzie naładowany i pozwoli nam tutaj się cieszyć grą. I tutaj dodatkowa informacja do osób, które planują zakup takiego pada. Ja za tego pada zapłaciłem 250 zł. W internecie na aukcjach możemy dostać takiego pada za mniej więcej 220, 215, więc troszeczkę taniej, ale wiadomo, że to zawsze będzie z internetu, nie wiadomo od kogo, nie wiadomo co i tak dalej. Widziałem pady i tutaj uwaga, uwaga do tych, którzy chcą zaoszczędzić i kupić pada na przykład za 160 zł. Pisze, że jest to oryginalny pad Sony, ale nie dajcie się zapakować w bambuko. Będzie tutaj oczywiście oryginalny pad Sony, będzie oryginalne pudełko Sony, ale na Allegro czy na innych portalach aktualnie jest wysyp padów, które ludzie ściągają z innych rynków. Czyli nie będzie to taki pad na rynek europejski jak ten, który mamy tutaj, o pojemności baterii 1000 mAh, bodajże się to chyba mAh, czyli całkiem pojemny. 1000 to jest całkiem sporo, a te pady, które ludzie oferują po 160-170 zł na aukcjach, nie dajcie się oszukać, ponieważ są to pady na rynek afrykański i na rynek azjatycki. W związku z tym są to pady nie dość, że dużo gorszej jakości, jeżeli chodzi o te plastiki i gałki, to jeszcze są to pady o pojemności tylko 300 mAh. W związku z tym 1/3 tego, co macie na padzie sklepowym. W związku z tym ja uważam, że lepiej jest dołożyć parę groszy, kupić normalnego, europejskiego, prawilnego, porządnego pada z pojemnością 1000 niż z pojemnością 300. No kurczę, 1/3 tak naprawdę gry. Na tym padzie podejrzewam, że możemy pograć pewnie cały dzień, na tamtym no 1/3 tego, tak? I co chwilę musimy ładować. Bezsens totalny. Dużo się nad tym zastanawiałem, dużo myślałem i co? I po prostu pojechałem do sklepu, kupiłem, niczym się nie muszę przejmować. Miałem do wyboru przeróżne kolory, od białego po jakieś moro i jakieś inne jeszcze cudawianki. Także ja osobiście, jeżeli chodzi o pada, najważniejszą rzecz polecam zdecydowanie zainwestować w taki sklepowy, normalny, oryginalny. Tyle w tym temacie. Kontynuujemy nasz unboxing. Także tak jak powiedziałem, do tego pada nie dostałem kabla. Co tu zrobić? Mam tylko jeden kabel. Ojojoj, bieda, bieda. Płaczemy. Nie płaczemy, moi drodzy. Co robimy? Wchodzimy na portale aukcyjne. Szukamy ładowarki do padów. Ja taką ładowareczkę już sobie pozwoliłem zamówić w środę. Dzisiaj mamy piątek, więc ona już do mnie przybyła. Jakże jestem z tego powodu niezmiernie zadowolony. Natomiast jeżeli chodzi o ładowarki, no to tutaj, moi drodzy, wielkiej filozofii nie ma. Tak na dobrą sprawę, jakbyście spojrzeli na ten kabel, który został tutaj nam dostarczony, z jednej strony jest to kabel USB, z drugiej strony jest to kabel bodajże mikro USB, taki, który normalnie ładujemy sobie telefony, wszelkiego rodzaju smartfony i inne tam rzeczy sobie podpinamy pod ten kabelek, więc jeżeli macie taki kabel w domu, on jak najbardziej da radę. I tak samo dadzą radę ładowareczki dostępne na portalach aukcyjnych. Ładowarki, z tego co widziałem, zaczynają się już od 30 zł mniej więcej i będą to takie naprawdę fajne, wygodne stacje dokujące, na których wasze pady będą się fajnie prezentowały. O, nawet jest tutaj paragonik, wszystko pięknie. Wszystko pięknie zapakowane w taką kopertkę bąbelkową. I moi drodzy, ja zdecydowałem się na taką stację dokującą. Już Wam ją tutaj rozpakowuję. Ona będzie taka bardzo, jakby to powiedzieć, ładnie prezentująca się na komodzie pod telewizorem. Dodatkowo została ona wyposażona w takie fajne adaptery, które wypniemy sobie do naszych padów. Zaraz Wam to pokażę, tylko muszę to rozpakować. Także taka ładowareczka zakupiona została przeze mnie za 60 zł. Były różne. Były nawet oryginalne ładowarki Sony, PlayStation za tam 120-130 zł. Ale wydaje mi się, że w przypadku ładowarek, no to tutaj raczej nie ma się czego obawiać. Najważniejsze, żeby w momencie, kiedy pad jest już naładowany, żeby już tam ładowarka, wiecie, nie pakowała dalej prądu, żeby on się nie przeładowywał, no bo to jest bez sens i można zniszczyć pada. Ta ładowarka ma takie zabezpieczenie, więc jestem spokojny. Wygrużę ją tutaj z tego plastikowego pudełeczka. Do tej ładowarki mamy również kabelek taki sam, jak dostaliśmy do pada. No i mamy tutaj te adaptery, o których wspomniałem, które również sobie tutaj wyjmę. Mamy dwa takie adapterki. O. Bardzo zależało mi właśnie na ładowarce, która będzie miała takie adaptery, żeby łatwo było odkładać pada na tą po prostu stację, tak? Żebym nie musiał gdzieś tam cyrklować, celować, żeby mi ta ładowarka wczepiła się po prostu w tył tego pada. Bo jak widzimy, gniazdo ładowania jest tutaj w padzie w tym miejscu. W związku z tym są też takie ładowarki, gdzie się tego pada wsuwa. Są gdzieś, gdzie się tak go wpina. No ogólnie jest to przynajmniej dla mnie dosyć problematyczne rozwiązanie. W związku z tym postanowiłem troszeczkę tutaj poszukać, poszperać i poszukać czegoś, co by mnie tutaj zadowoliło. No i okazało się, że najlepsza będzie właśnie taka oto ładowareczka. Prawdopodobnie nasz zestaw tutaj, który otrzymaliśmy od Piotra, będziemy z moją żoną chcieli pewnie w przyszłości rozwinąć. W związku z tym spojrzałem w przyszłość i postanowiłem również zainwestować w ładowarkę, która nie dość, że ładuje mi dwa pady do konsoli, standardowe DualShocki, to jeszcze ma tutaj miejsce na ładowanie dwóch padów Move, czyli tych takich padów z kuleczkami białymi, które prawdopodobnie będą obsługiwane również przez tą kamerę od Piotra. Także taka ładowareczka jest aktualnie w moim posiadaniu. Jak widzicie, tutaj mamy możliwość wpięcia kabelka, który dostaliśmy w zestawie, a jeżeli chcemy sobie tą stację dokującą podłączyć do normalnego zasilania, to tutaj mamy też takie normalne zasilanie na taki zasilacz sieciowy. W związku z tym teraz zobaczymy, jak wyglądają te adaptery dołączone do tego zestawu. Mianowicie taki adapterek, proszę bardzo, podnosimy, wpinamy sobie go tutaj w pada. O, i ten adapter w tym padzie teraz sobie tutaj pięknie siedzi i teraz ja po zakończonej grze, kiedy już po prostu będę chciał no zwyczajnie przestać grać, nie wiem czy to nastąpi kiedykolwiek, ale myślę, że tak, to tutaj tak, albo możemy sobie wciąż podłączyć pada do ładowarki poprzez kabel, bo tutaj cały czas to wejście zostało zachowane. To teraz dzięki takiemu adapterowi ja po prostu biorę tego pada i na tej stacji dokującej sobie odkładam. I on już się ładuje. Dzięki temu, że ta stacja dokująca ma w sobie takie oto piny, które tutaj, których nie widzicie aktualnie na kamerze, ale musicie mi uwierzyć, że tutaj są takie dwa piny. Tutaj natomiast w tym adapterze również są dwa takie piny. I teraz one dzięki temu, że się tutaj spotykają, dzieje się magia i ten padzik już się ładuje. Także nie dość, że jest bardzo estetyczna taka ładowareczka, to jeszcze obsłuży mi tutaj 4 urządzenia. No coś niesamowitego. Bardzo, bardzo się cieszę, że sobie w to zainwestowałem. No i czym by było granie na konsoli w obecności mojej żony, która po pierwsze nie miała swojego pada, no i nie do końca mieliśmy tytuły, w które moglibyśmy grać wspólnie. W związku z tym, kiedy pojechałem już po pada, spojrzałem w kierunku półki z grami na PlayStation 4. Postanowiłem, że zainwestuję również w takiego ekskluzywa, jakim jest Little Big Planet 3. Po pierwsze, znam tą serię, bo wiem, że jest prowadzona już od bardzo, bardzo dawna. Pierwsza część Little Big Planet wyszła bodajże na PS3 i jest to właśnie gra ekskluzywna, którą możemy sobie pograć wspólnie na dwóch padach. Jest też możliwość grania nawet w 4 osoby, plus jeszcze na dodatek gra nie dość, że jest w polskiej wersji językowej, jest ekskluzywem na PS4, to jeszcze kosztowała jakieś 5 dyszek, więc naprawdę przy tym, co oferuje, to jak najbardziej rozsądna cena. Znając mnie, jak wiecie, kolekcjonuję gry pecetowe, kolekcjonuję gry również na płytach, więc prawdopodobnie jak tylko teraz będę już mógł położyć swoje łapki na konsoli, to prawdopodobnie takich pudełeczek będzie się pojawiało u mnie więcej, więc jeżeli tylko pojawi się jakiś nowy tytuł w mojej bibliotece, to będę Was o tym informował na Facebooku, na Discordzie, bądź po prostu bezpośrednio na streamach czy YouTubie. Także śledźcie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing, moi drodzy. Ja przystępuję teraz do podłączenia tego wszystkiego do telewizora, który mam naprzeciwko swojego stanowiska. Rozpakowałem dzisiaj konsolę, rozpakowałem kamerę, rozpakowałem dodatkowego pada, ładowarkę do padów, no i pochwaliłem się tytułem Little Big Planet 3, więc teraz możemy sobie ten odcinek unboxingowy zakończyć. Wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja teraz sobie podłączę to wszystko, zostajemy na streamie piątek 28 czerwca i ciśniemy w Bloodborne'a. Także do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.